Serdecznie witamy wszystkich hodowców. I dotarliśmy już do Łodygowic, tutaj do miejscowości, gdzie się dzisiaj odbywają takie dni otwarte, można powiedzieć coś w tym stylu, jak było Rainera Pittmana w Lenę. Tutaj mamy dzisiaj takie gołębie na sprzedaż, gołębi z hodowli Wojciecha Hańderka. Tutaj zobaczmy, jest ten namiot, w którym się znajdują te gołębie, klatki z gołębiami. Tam widzimy, kolega Wojciech chodzi przy nich, teraz pokazuje. Przy każdej klatce gołębiu jest jego rodowód, jest też cena napisana, ile dany gołąb kosztuje. Natomiast tutaj zobaczmy, jest dworek, gdzie można sobie tutaj przyjechać, też coś zjeść, przenocować. No po prostu jest, okolice mamy tutaj piękno, widzimy góry, to są Beskidy. Lekko za mgłą jest, ale to tak już tutaj w górach jest normalnym zjawiskiem. Natomiast my sobie teraz przejdziemy, zobaczymy, tutaj widzimy już, to jest od 9 godziny, widzimy kolegów znajomych, to jest z różnych miejscowości. Widzimy kolegę Stanisława, witam, cześć, tam jeszcze z innymi się przywitamy, ale tutaj przejdziemy zobaczyć. O, tutaj są te gołębie, które kolega Wojciech ma, zaraz się kolegi Wojciecha zapytamy. Witamy. Od rana, od 9 już sprzedajecie, tak? Tak. Dużo gołębi już się znalazło nabywców? A jakie tutaj gołębie tak najwięcej się cieszyły zainteresowaniem na dzień dzisiejszy? Różne. Stare linie? Stare linie gołębi 699, trochę z Dakara. Tutaj widzę, tych gołębi masz dużo przygotowanych, co? Ja wystawiłem na przykład z Dakara, wszystkie wystawiłem, jakie w tym roku chowałem. Wszystkie? Czyli ile gdzieś? 100? Nie, no nie. Nie, ale duże jest ich tu wystawione. Po prostu, że one są drogie, więc żeby sobie hodowcy wybrali. To na jutro jeszcze coś zostanie chyba. No zobaczymy, bo tu na dwa dni jest przewidziana impreza. No wszystkiego bym nie chciał sprzedać, do domu muszę wziąć. No to właśnie. Tutaj zobaczmy, kolega ze Słowacji nawet przyjechał. Ty już kupiłeś? Ty już kupiłeś teraz? O, kolega Edward. Przypomnę, poczekaj, bo tutaj już jak cenę, to pokaż, za ile kupiłeś. Nie trzeba ukazać. No ale nie trzeba, no trzeba, pokaż. Zobaczmy, takie na głębie będą na Słowacji. A no, ale to twoja żona uwidzi. Nie, nie, to widzimy. To dla siebie kupiłeś czy dla kogoś? Dla siebie. Tutaj kolega Edward, jeszcze przypomnijmy, my go poznaliśmy już u kolegi Jana Bochęczaka tam w Pyzówce, a on widzi, o teraz się chwali tej gołębiem, to jest co? Wnuk wnuczka Eurodiamond i New Larent, to jest z Brokampa i z Battenburg und Vandermeerve. Teraz jest właśnie aukcja, no. To cena dla ciebie duża czy mała to była? Bo chciałbym te realia zobaczyć słowackie. Super cena. Super, bardzo dobra, czyli tanio, tak? Słyszysz, Wojtek? 6 tysięcy tanio dla kolegi. To jeszcze zachęcam tam przejść, proszę dalej. Wnuczka Eurodiamentu. No, no. Tego i wnuczka New Laureata od Battenburg w Merwe, no. Widzieliśmy tam właśnie, no. Dobrze. Rozumiem, że karty własności do tych rodowodów, do tych gołębi są jeszcze też, jeszcze, bo te kolega nie miał, akurat tutaj leżą. Aha, tutaj mamy, dobrze. Tutaj jest matka. To jest kto? Matka? Matka. Matka to tam co, Brokampa, tak? Nie, to jest od Battenburga, a to jest Brokamp. Aha, to jest ojciec, pardon, przepraszam. To jest Karin, to była druga para. One też są na sprzedaż, tylko do pokazania? Do pokazania. Nie boisz się, że tak ktoś jak będzie pokazywał oglądnie? Za mocno? To jest matka Dakara, to jest ojciec Dakara, a to jest sam Dakar. Tutaj te gołębie widzę, są młode i tutaj większość jest chyba młodych gołębi, tak? Czy jak? Tak, tak. Większość jest młodych. Większość młodych. Sobie przejdziemy, zobaczymy teraz jeszcze jakieś. Tutaj mam gołębie. To bo może gołębie, z tobą przejdziemy, to nam pokażesz trochę. O. Te gołębie pójdą na aukcję na pipę na przełomie stycznia i lutego. Te wszystkie, tak? Tak. One są tylko do pokazania. No przecież to widzimy, są tak opisane. A rodzeństwo ich jest teraz na aukcji. Mhm. To zobaczmy, koledzy Tokarczyk przyjechali też tutaj oglądać. Wiesław i kolega drugi, który hoduje oprócz gołębi jeszcze psy, prawda? No, mam parę. Proszę? No mam kilka. No właśnie. A gołębie też? No tak. I to z Wiesławem razem, to jest ten Tokarczyk kwartet lot? Tak, jak się też przybłąka, to zostawiam. Aha, no właśnie takie. Dobra, to przejdziemy może dalej zobaczyć jakieś, co tam jest ciekawego, co? Ten biały, o tutaj mamy takiego Ludoklasens. Tak. No ja kiedyś na kurna byłem takiego z Ludoklasensów twoich. Ojciec to jest jeszcze w Pruszkowie. Czysty od Ludoklasensa. Mhm. Roger de Boucher. Nie, nie, nie. Nie? Od Klasensa. Ale tu? To jest nie. Od Sakisa. Aha, rozumiem. Ile on kosztuje ten? 1500 zł. Tutaj są na przykład tutaj, akurat kolega kupił, co on pokazywał. To jest po dwóch czystych klasensach jeszcze. Od klasensa na gołębnika. To są już moje. Ale tu jest brat. O, tu właśnie się tak Edward się chwali. To jest brat. No ty jeszcze masz taniego jednego, zobacz. Edward. Ja już mam i braty. Więc. Aha, dobrze. No nic, będziemy tutaj sobie patrzeć. Jutro jak będzie nie te gołębie, obniżka cen jest przewidziana jakaś? Nie, 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 bo to ja żartuję. Dakar razy samica od Dominika, fotografa takiego z Belgii, też szablony. Jeden, drugi. Tu mamy
Dakar razy z siostrą Mattiego. Tego co sprzedałem na Pipie za tam 15 tysięcy euro. To jest siostra związa jego. Ta samica w tym roku była pierwsza na okręg 700. Ta. Matka tego gołębia. Matka tego młodzieża. Mhm. Tu jest jeden. On taki brudnawy widzę. Tak, taki. No. To jest jeden, jest drugi też jest. I gołębie są wszystkie zaszczepione, rozumiem? Tak. To jest na przykład skarin gołębia, gołąbek, skarin i z takiego z Vandenabele z gołębi. Córka tego gołębia z Vandenabele gołębi była znowu drugiego maratonu, pierwsza na okręg. Mhm. Tam na 8 tysięcy. O, to jest to samo. To jest to samo. Tu zatem pytam się, go dokumentację sam prowadzisz, czy ktoś ci pomaga? Ja wystawiłem wszystkie, resztę dla mnie. Tu jest Dakar razy córka Dakara i Karin. Tu jest ojciec Dakara razy moje stare lotowe gołębie. Tu jest ojciec Dakara razy najlepsza samica. Ja widzę, że w tym ciągu to są te droższe, tak? Czy nie? Czy tak masz przemieszane? Te pod okiem tak. Wolisz te droższe mieć całkiem? Nie. O. A nie, tu widzę też. To jest Dakar razy Sablon. Samica. Andre Weblefelka. Tu jest czysty Sablon. Po ojcu Dakara. No jest w czym wybierać, można sobie. Tu jest brat ze siostrą na przykład. Nie? O. Tu jest jeden, drugi. To jest Dakar. Tutaj dzieje, do której godziny jest przewidziane? Do okiem będą chęci, reflektor jest, także w razie czego idzie, ja chciałem powiedzieć, w razie czego idzie sobie tutaj nawet po ciemku wybrać, także to wszystko będziemy mogli sobie zobaczyć. A jutro też od 9? Tak, a tutaj jest, to jest brat do tego pierwszego. Mhm. Dwa uchowane w tym roku są dwa wystawione. Tutaj jest to Sablone, to jest półbrat Dakara po ojcu. Wszystkie są wystawione, nie ma jej w domu. Przejdziemy sobie teraz, dziękujemy na razie, a jeszcze Sylwaś nam pokazujesz, bo tam przejdziemy zobaczyć na tamte klatki sobie jeszcze. Tutaj widzę ceny takie wszystko, 2000 takiego rzędu. No, rozumiem, oczywiście. Dakara mam po 4000 euro. Każdy, może zobaczyć sobie. O, przejdziemy sobie popatrzeć jeszcze. Są w bardzo ładnej kondycji te gołębie i zadbane widać. Także idziemy sobie popatrzeć. Kolega Wojciech będzie zajmował się klientami, a my sobie tutaj popatrzymy. No. Tu mamy takie gołębie. O, tu są ceny po 500 zł. Widzę gołębie. Z czego to jest? Widzę Van der Re, Magic i Younger Super Crack. Są te. I tańsze są gołębie. Kolega, jakimi zainteresowany? Tymi tańszymi, tak? No tańszymi. No bo tam są takie dość drogie, powiedzmy. No na polskie warunki są to, jak się nazywa, ceny. No, witam. Witam. Zawsze pana się poznam. No, dziękuję bardzo. To za chwilę zapraszam, bo jeszcze nagrywam. Tak, to pana poznałem po głosie. O, dziękuję. Popatrzmy. Sobie jeszcze poglądamy. No i są mi po 300 zł, po 400 gołębie. Tutaj też po 500 widzimy, o tu sobie siedzi taki, no jest tego dużo tutaj do wyboru, to jest z Casboera i z Golden Parzy, de Soir Gris, Olinovos Jansen, Jannes, nie znam takich hodowli na razie jeszcze, ale popatrzymy, dobrze. Dzisiaj widzimy tutaj koledzy z oddziału Lipowa, tutaj przypomnijmy, ostatnio gościliśmy wspólnie Janem Bochenczakiem, kiedy wręczaliśmy Krzysztofowi u niego w domu, jeszcze raz dziękuję za zaproszenie, bardzo miło było, nie wszystkie filmy byłem w stanie zamieścić z uwagi na okoliczności, ale to już przypoten, natomiast teraz powiemy, wy przyjechaliście, coś już kupiliście tutaj? Tak, jesteśmy po zakupie gołąbków. I jakie gołębie kupiliście? Czy to tajemnica jest może? Może tajemnica. Może tajemnica, dobra, tutaj kolega prezes jeszcze przedstawmy, właśnie, bo Krzysztofa to znamy i kolega? Krzysztof. Też z oddziału? 020 też. No tak nie chce się przyznać, czyli coś kłamie, ale to nic, zobaczymy. I kolega kupił coś, czy nie? Czy jest dopiero tylko tak towarzysko? To znaczy się kupiłem jednego gąbkę. I też tajemnica? No to jest klasa, jednak to jest pół do klasy. Jeszcze nad jednym się zastanawiam. Ach, no to jest czas na razie jeszcze, chyba że wykupi ktoś tam zaraz, nie? Zobaczymy. Bo oglądają. Tutaj widzimy, jest piękna pogoda, to i bardzo dużo ludzi tutaj przyjechało. Na razie, jeżeli można powiedzieć, dużo, w sensie tutaj, no jest to jednak, trzeba przyjechać całą Polskę, jak ja na przykład, z nadmorza tutaj w góry. Wy troszeczkę tak blisko, 100 km? Nawet chyba nie. A nie, 40 km. No właśnie, no. I długo będziecie tutaj do jutra, nie? Czy się będziemy jeszcze gdzieś godzinę czasu. I wtedy sobie pojedziecie do domu. No, na wycieczki różne jeszcze można pójść. I przypomnijcie mi tylko, jakie to są Beskidy, to jakie to są?
te góry, to jest... Tu jest Pilsko, jest Skrzyczne. Skrzyczne, o, tam wyciąg jest kolejka, nie? Tak. Na Skrzyczne, tak, wyciąg, pardon, nie, Skrzyczne, kolejka, no. Właśnie pamiętam, jak na koloniach byłem tutaj w Bielsko-Białej Lipnik, chodziliśmy, pojechaliśmy jako wycieczkę właśnie do Skrzyczne. Czantoria, jeszcze był taki tu występ gdzieś bliżej, no, troszeczkę dalej, dobra. No to życzymy powodzenia w zakupach, no i w lotach. Jeszcze będziemy. Dobrze. No i tu Rafał, jakiego kupujeś? Poczekaj. Kolega Rafał Pasoń z oddziału Jędrzejów, tak? Tych to już widziałem, już z nim... Czekaj sekundę. Jakiego tu masz gołębia? To jest podarowany gołąbek na aukcję charytatywną do okręgu Kielce. Mhm. Będzie aukcja na jaki cel? Szpital onkologii dziecięcej. Dziecięcej, tak. O kiedy się będzie aukcja odbywała? Jest aukcja. Na wystawie 16 bodajże. To zobaczymy wtedy. To jest od kolegi Wojtka Handerka, tak? Jest. Podarowany. O, dobrze. Co tam Krzysztof jeszcze? Tutaj jeszcze chciałem przedstawić kolegów z oddziału Lipowa. Tu jest Wituś Kamecki. No to. Wituś, tu jest Marek. Właśnie oddział Lipowa to licznie przyjechał. Wilu przyjechał się w pięciu. Tak. I kolega też z Lipowej? Nie. Jak? Oddział Bielsko-Biała. Bielsko-Biała. To jest oddział o numerze 0? 018. To jest jeden tylko oddział tu w Bielsko-Biała, czy Bielsko-Biała 1, 2 są jakieś? Nie jeden tylko. To ilu hodowców jest w Bielsko-Białej? Tak mało? Na dzień dzisiejszy około 80. Kolega prezes też tam, prezydent związku też lata w tym oddziale, czy nie? Prezydent lata w Skoczowie. Skoczowie, aha. Razem z synem właśnie tam? Nie. W jednym oddziale. Aha, dobrze. Tutaj koledzy widzę jeszcze zakupują z oddziału Lipowa gołąbki. Tu jest kolega... Tu jest Seniu Bertuś i kolega Grzesiu Satła. No a to widzę się, wszyscy tutaj zaopatrują. Grzesiu, i to te droższe Grzesiu, widzę biorą Grzesiu wszystko. Droższe, tam Seniem to ta. 2000, 4000. No to co to dla nich pewnie, nie? No. Jo, to tam. Grzesiu zamożny kolega. No. Ale można pooglądać, zobaczyć, tutaj wszystko jest. To. Jakimi koledzy gołębiami zainteresowani? Właśnie tymi, czy jakieś no, tylko tak do oglądania? Różnie. No dobrze. Krzysztof, widzę, tutaj zadbał, żeby tutaj wycieczka była liczna, no ale mówię, pogoda jest ładna, to warto tutaj przyjechać i spędzić wspólny z kolegami czas. O, dziękuję. Cały czas tutaj trwają te, powiedzmy, giełda kolegi Wojtka Handerka. Nabywcy kolejni przyjeżdżają, jedni odjeżdżają, jedni dojeżdżają. Tutaj cały czas gołębie znajdują swoich nowych właścicieli. Mamy już godzinę prawie drugą. Tu się już troszeczkę osób przewinęło. O, tutaj Mariusz nam powie coś. Kupiłeś już? Nic? Szukam. A szukasz właśnie? Rozglądam się. A z jakimś konkretnym planem przyjechałeś? Popatrzę na Marcela. To chyba tam były, co? Tam, z tamtej strony. Ceny jakie są zadowalające takie ciebie, czy takie... Dla każdego. Cienkiego profila i grubszego. I też. Także można. Tutaj mamy te tańsze niby 400, tam 350 były chyba nawet też 300 zł. A tam są te droższe, no ale tak jak Wojtek nam mówi, to są gołębie też takie, co też kosztowały w zakupie rodzice dość dużo, także to się nie ma co dziwić. Tutaj ty w tym roku jak lotowałeś u siebie, powiedzmy, bo nie mieliśmy możliwości się spotkać kiedyś, to w Czersku się spotykaliśmy na WG tam u kolegi Sebastiana, a teraz w tym roku jak ci szło? No, w tym roku tylko na wspólnych gojemnikach fajnie miał, bo weszło, a u siebie średnio. Ale co, nie lotowałeś, czy tam się odpuściłeś, czy konkurencja się wzmocniła? Konkurencja się wzmocniła, a miałem mniej gołąbków. Czy lepsze wyniki miałem niż w poprzednich latach, ale i tak cienko na to. Żeby... Przypomnijmy tylko jeszcze, lotujesz w oddziale? 017 Andrychu. Andrychu, to tam koło blisko do Jana Bocheńczaka. To ta, tam, no to no, tu bliżej, tu chyba, tu bliżej. Dobrze, to życzymy powodzenia bardzo. No i... Tu chciałem się pochwalić przy okazji, że na wspólnym gojemniku w Korabi. Gdzie? W Korabi, czyli w Rumunii. Mhm. Miałem drugiego asa i piątego z finału. I z jakich to gołębi były gołębie wywodzące się? Z tych takich, co się w Polsce też sprawdzały? Czy... To była rodzina tego, co na WG Czersk, był... Dwa lata temu. Trzy. W 2015. Mhm. Z tej rodziny. Z tej rodziny. No tam na tam, tym rumuńskim wspólnym gołębniku nagrody pieniężne były duże? Czy jak to wyglądało? No takie dość spore. Nawet. Dość spore, ale tam było chyba dość dużo gołębi zgłoszonych też, nie? Zgłoszonych było 2030, no właśnie. Ale z finału wróciło tylko 80. 80? A ile poszło na finał? Na finał poszło 140. Bo to też duże straty mieli, nie? No, tylko, że tam był półfinał, to dlatego najcięższy gołębnik na świecie, bo było 515 półfinał i 525 finał. Aha, czyli dwa takie, kurde, długie loty. Takie konkretne przez góry, także tam bardzo twardy. A opłata duża była za start? No chyba tam 400 złotych. Aha, tego rzędu. I też byłeś na tym finale tam, czy nie? No nie. Nie. No nic, to szkoda, bo byśmy może się coś ciekawego dowiedzieli o specyfice hodowania gołębi w Rumunii. No nic.
Tak, życzymy powodzenia tutaj w zakupach i gratulujemy tego wyniku na wspólnym gołębniku. No jeszcze Bieszczadek. A i Bieszczadach co miałeś? Bieszczadek wygrałem, wspólny gołębnik Bieszczadek. Finał wygrałem. Samochód co tam było? Nagrodą? Nie, w tym roku było troszkę mniej gołąbków ale finał. Józek, to blisko miałeś tutaj, nie? Bo na północy to masz trochę daleko, Rumunia też daleko. Znaczy, aczkolwiek nie chyba aż tak daleko stąd. Do Rumunii miałem tam 3 godziny jazdy. No, a na Rumunię to ile by było? 400 km? 500? Tam jest 1200. 1200 km trzeba było przejechać. No właśnie, no nic. Obiecuję sobie, że w przyszłym roku może, jak będzie więcej gołębi, to może się wada. No to gratulujemy, idziemy dalej zobaczyć, co tu się dzieje. Do zobaczenia i życzymy powodzenia w zakupach. To popatrzmy. Kolejni koledzy tutaj przyjeżdżają, kupują. Witam. O, Stanisław coś kupuje, czy oglądasz tylko? Kolega na graży to są te na pipę, to tu można oglądać. Nie, tu można oglądać tylko. A za chwilę będzie można licytować właśnie na pipie, nie? Ty tego oglądasz którego? Widzę 821. To jest ten. Tak, to są te. To są no, to życzymy powodzenia wtedy. Także pomału będziemy kończyć tutaj naszą relację dzisiaj. Zachęcamy wszystkich, żeby to jeszcze dzisiaj i jutro, w niedzielę, tutaj można będzie przyjechać i zobaczyć te gołębie od kolegi Wojciecha. Od rana od 9:00 zapraszamy też jutro, także i do zobaczenia. Dobry lot. A tutaj chyba, czy Wojtek coś jeszcze zachęci tutaj ludzi, żeby jutro przyszli? Tutaj. Od 9:00 rano. Po mszy, bo tutaj wypada rano pójść na mszę i wtedy dopiero... Tak, właśnie tutaj. O, nawet można przyjechać. Także dobrze. Zachęcamy i zapraszamy wszystkich tutaj na dni te otwarte, na tą giełdę gołębi, które tutaj kolega Wojciech ma tutaj w swojej hodowli. Do zobaczenia. Dobry lot.